Dzień dobry, witam Państwa dzisiaj serdecznie na w Domu Kultury Kadr, gdzie odbywa się od 5 listopada wystawa pod tytułem To Prawda, przygotowana przez wspaniałych studentów Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wystawa ta porusza tematy związane z różnymi aspektami prawdy. I w związku z tą wystawą Stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie, które jest organizatorem tej ekspozycji, zaprosiło do rozmów o prawdzie filozofów, którzy poruszają ten temat bardzo często. Nazywam się Justyna Smoleń-Starowiejska, a dzisiaj moimi gośćmi w rozmowie będzie doktorantka pani Maria Onyszkiewicz z Warszawskiego Uniwersytetu oraz dr Tomasz Mazur, praktykujący stoik. Chcemy na początek poruszyć temat wielości koncepcji prawdy, bo prawda jest zagadnieniem, które wydaje się nam wszystkim intuicyjne, natomiast na przestrzeni historii filozofii tych koncepcji było bardzo wiele, poczynając od koncepcji klasycznych, arystotelesowskich, aż po czas obecny. Filozofowie nie są zgodni co do tego, jaka jest definicja prawdy. I właśnie o te różne definicje, koncepcje, spory między filozofami, a także pytanie, do czego te spory prowadzą, czy nam w życiu codziennym pomaga ta różnorodność definicji prawdy, chciałabym zapytać zaproszonych gości. Pani Mario, jakby Pani mogła nam powiedzieć troszeczkę o tych koncepcjach i odnieść się do może jakichś swoich wybranych, które Pani by polecała tutaj, nie wiem, stosować w życiu, czy jakoś do nich się odnosić? Dzień dobry. Tak jak Pani już wspominała, najlepiej byłoby zacząć od klasycznej, pochodzącej od Arystotelesa, koncepcji prawdy. Mhm. Arystoteles konkretnie mówił, że prawdą jest mówić, że istnieje to, co istnieje, oraz mówić, że nie istnieje to, co nie istnieje, a odwrotnie mówić, że nie istnieje coś, co istnieje, jest fałszem. Później, w czasach, kiedy filozofia była zdominowana przez scholastyków, po prostu sformułowano to jako zgodność myśli z rzeczywistością. Jednak mamy późniejsi filozofowie zwrócili uwagę na jednak problematyczność tej koncepcji, ponieważ czym jest owa zgodność, tak? I jakie mielibyśmy jej wyznaczyć kryteria, tak? Czy jest to jakaś relacja, czy to między czym, a czym jest ta relacja, jak mielibyśmy porównywać w ogóle myśli, które są w trochę innym porządku niż rzeczywistość, którą obserwujemy. Dlatego jedną z takich właśnie koncepcji, które starają się trochę sformalizować ten problem, ale też go jakoś rozwiązać, jest tak zwana korespondencyjna teoria prawdy, która no, najdokładniej została omówiona przez Bertranda Russella, który wskazywał, że przede wszystkim prawda to jest, dotyczy naszych przekonań, tak, które możemy wyrazić w pewnych sądach. I mamy pewne sądy, które możemy wyrazić w takiej strukturze, jak uczymy się w szkole, właśnie podmiot, określamy jakoś ten podmiot poprzez orzeczenie. I mamy pewien stan rzeczy, pewne fakty w rzeczywistości. I jeżeli struktura tego sądu i struktura tej rzeczywistości, tego stanu rzeczy odpowiadają sobie, tak? Russell tutaj mówi, że nazywa to izomorfizmem. Jeżeli one w sposób odpowiedni właśnie sobie odpowiadają, to możemy powiedzieć, że sąd jest zgodny z prawdą. W przeciwnym razie jest fałszywy.
I być może, jeżeli już mówimy o takich właśnie formalnych, bardziej analitycznych koncepcjach prawdy, to nie sposób nie wspomnieć koncepcji semantycznej Alfreda Tarskiego, który również wskazywał na to, że znaczy on stwierdził, że prawdziwość dotyczy przede wszystkim zdań. Tak, jeżeli wyrażamy jakieś zdanie typu śnieg jest biały, to żeby móc stwierdzić, czy ono jest prawdziwe, to musimy wejść na tak zwany metapoziom, tak? Czyli śnieg jest biały, zdanie ujęte w cudzysłów, śnieg jest biały, jest wtedy prawdziwe, kiedy pewne przedmioty z naszej rzeczywistości spełniają to zdanie, czyli zabrzmi to banalnie, ale tak ujęte w cudzysłów zdanie śnieg jest biały jest prawdziwe wtedy, kiedy rzeczywiście śnieg jest biały. I możemy metapoziom, tak ten metajęzyk, to jest ten język, którym się posługujemy, kiedy mówimy o języku, tak? Mogę mówić o kocie, tak, że kot gdzieś się przechadza i wtedy mówię właśnie tym językiem pierwszego poziomu. Natomiast kiedy mówię, że słowo kot jest trzyliterowe, wówczas wchodzę na ten poziom wyższy, czyli właśnie mówię już o samym języku, samych literach. I zdaniem Tarskiego prawdę możemy określać właśnie wchodząc na ten wyższy poziom jedynie. I taka definicja prawdy musi spełniać pewne kryteria, musi być trafna merytorycznie, czyli właśnie odpowiadać, właśnie być spełniana przez jakieś właśnie odpowiadać tym kryteriom właśnie stawianym przez rzeczywistość, a z drugiej strony musi być poprawna formalnie, czyli nie zawierać pewnych błędów typu błędne koło, tak nie mogę zdefiniować prawdy, nie wiem, przez X, a później ten X zdefiniować przez prawdę. Więc może... Ja się tylko trochę uśmiechnęłam, jak pani wspomniała Tarskiego i to zdanie śnieg jest biały, ponieważ taką słyszałam anegdotę, że gdzie się nie pojedzie w świat naukowy, czy wśród filozofów, czy logików zwłaszcza, i rzuci się nazwisko Alfred Tarski, to oni właśnie niezależnie jakim językiem się naturalnie posługują, to potrafią od razu wypowiedzieć to zdanie śnieg jest biały, bo tak rzeczywiście ten przykład Tarskiego się przyjął na świecie, on jest po prostu bardzo adekwatny i prosty. Dziękuję serdecznie, a pytanie do doktora Tomasza Mazura, skoro jest pan praktykującym stoikiem, to ja bym do tego stoicyzmu się jednak chciała tutaj odwołać. Stoicy to jest czas podobny mniej więcej jak Arystoteles, chwilę po Arystotelesie. I czy stoicy po pierwsze odwoływali się jakoś bezpośrednio do tej koncepcji arystotelesowskiej prawdy, a jeśli tak, to w jaki sposób, czy ją krytykowali, czy przyjmowali, czy mieli swoje specyficzne tutaj postrzeganie prawdy i wówczas i dzisiaj, czy stoicyzm odnosi się dzisiaj jakoś szczególnie do prawdy, no w świecie, w którym my tych prawd mamy, można powiedzieć, bardzo wiele, prawda? Co chwila spotykamy się z czyjąś prawdą, czy z jakąś prawdą podawaną przez różne media na przykład, więc jak stoicyzm odnosi się do tego zagadnienia? Ciężko mi zacząć. Problem prawdy jeszcze w kontekście starożytnym, w kontekście Arystotelesa skłania do zadania bardzo wielu innych dodatkowych pytań. Ja może od jednego z takich dodatkowych pytań bardzo zacznę. Mhm. O genezę w ogóle problemu prawdy. Stoicyzm jest praktyką duchową, sztuką życia, który poszukuje odpowiedzi na fundamentalne dla starożytnych filozofów pytanie o to, jak dobrze żyć. No nie tylko dla starożytnych, właściwie dla każdego. Dla starożytnych współcześnie także jest to jedno z ważniejszych pytań, jakie sobie stawiają ludzie. I ja bym chciał spróbować w tym kontekście pokazać pojęcie prawdy. Pewien współczesny filozof, Martin Heidegger, analizując
narodziny filozofii i pojęcie, jakich filozofowie używali w tym kontekście, zwrócił niezwykle trafnie uwagę na to, że słowo prawda w języku greckim ma bardzo ciekawą konstrukcję. Mianowicie zwrócił uwagę, że to jest słowo składające się z dwóch członów. Ono zawiera zaprzeczenie czegoś. Po grecku prawda znaczy aletheia. Wywodzi się od rzeczownika, od czasownika lethe, zasłaniać. Przedrostek a oznacza negację. Czyli aletheia oznacza to, co nieprzesłonięte. Heidegger zwrócił uwagę na to, że dla Greków i prawdopodobnie dla każdego człowieka problem prawdy w życiu praktycznie pojawia się w efekcie pewnego rodzaju duchowej konfuzji. W efekcie odkrycia czy doświadczenia, że to, jak się rzeczy w istocie mają, jest jakoś dla nas w pierwszym doświadczeniu niedostępne, jest zakryte. Prawda jest czymś, co wymaga pewnego poznawczego wysiłku, wymaga jakiejś pracy, wymaga odkrycia czegoś, co jest w naszym doświadczeniu na co dzień dla nas z jakiegoś powodu zakryte. I jednym z punktów wyjścia w ogóle dociekań natury prawdy jest ustalenie, co jest przed nami zakryte i dlaczego. I też dlatego filozofowie od początku też mieli problem z tą definicją Arystotelesa, bo on mówił, jak pani Maria słusznie zwróciła uwagę, używał pojęcia istnienie. Że prawda ma coś wspólnego ze stwierdzeniem, że coś istnieje. No i mamy tutaj fundamentalny problem, co to znaczy, że coś w ogóle istnieje. Jaki mamy dowód na to, że to, co my postrzegamy zmysłowo, empirycznie, że ten śnieg na przykład Tarskiego, że to, że my go postrzegamy, w jaki sposób jest to dowód na to, że to istnieje? Może nasze postrzeżenie w żaden sposób nie ma związku z tym, co istnieje. Może to, co my postrzegamy, to jest ta zasłona, którą trzeba odsłonić i odkryć coś. Stąd się wzięła cała filozofia Platona, który umieszcza ludzi w jaskini i mówi, że prawda zaczyna się dopiero wtedy, kiedy my odsłonimy zasłonę, kiedy dokonamy pewnego duchowego wysiłku, pewnego aktu konwersji. Kluczowym momentem metafory Platona z jaskinią jest moment, który metaforycznie wyrażony tam jest przez odwracanie głowy. I to jest później w mistyce europejskiej punkt wyjścia do tej całej spekulacji na temat tego, jakiego rodzaju proces duchowy musi się odbyć, mistyczny, duchowy, oświecony, żeby człowiek zaczął patrzeć na świat w taki, żeby widział w efekcie tego patrzenia to, co faktycznie istnieje. I jakby sygnalizuje kontekst dyskusji, jaka była w starożytności toczona wokół problemu prawdy. I na jednym antypodzie tej dyskusji jest Arystoteles, który w sposób taki rozsądny stwierdza, no prawda jest wtedy, kiedy mówimy to, co jest i że jest tak, jak jest. Natomiast na drugim antypodzie tej dyskusji są starożytni sceptycy, którzy po dziś dzień mają swoich zwolenników, którzy mówią, że człowiek jest tak skonstruowany, jego bycie w świecie jest takie, że ta prawda jest dla niego niedostępna. Człowiek nie jest w stanie stwierdzić obiektywnie, jak jest, bo on jest zawsze zanurzony w świecie. Żeby stwierdzić, jak jest, trzeba być poza światem jakoś i zobaczyć obiektywnie. A człowiek przez to, że jest zanurzony w świecie, jego postrzeganie rzeczywistości zawsze jest uwarunkowane przez to, jaki jest w świecie. I w ogóle jest cały szereg założeń u podstaw myślenia arystotelejskiego na temat relacji człowieka do świata, które później filozofowie odrzucali. Na przykład Fryderyk Nietzsche mówi, że założeniem podstawowym, błędnym Arystotelesa i myślicieli jemu podobnych jest założenie, że człowiek w ogóle, że w jego interesie jest poznanie prawdy. Może w naszym interesie leży właśnie nieprawda. Może my jesteśmy skonstruowani w taki sposób, żeby zafałszowywać rzeczywistość. I nie chodzi o to, żeby poznać prawdę, tylko żeby dobrze okłamać samych siebie i nasze otoczenie. No tak, bo dla niego bardziej znaczące było samo życie, prawda? I to, co dla niego jest korzystne niż prawda. Korzyść duchową uzyskujemy dzięki pewnego rodzaju kłamstwie zdaniem Nietzschego. On to pięknie opisuje w słynnym eseju o prawdzie i kłamstwie w sensie pozamoralnym. To jest cały konglomerat problemów związanych z kategorią prawdy, które
w które wpadli stoicy, dyskutując o filozofii, bo stoicy uważali, że prawda jest dlatego dla nas istotna, bo żeby odnaleźć się w świecie i dla siebie znaleźć tą drogę prowadzącą nas do spełnienia, trzeba umieć adekwatnie reagować na to, co nam się przydarza. Mhm. Ale żeby adekwatnie reagować na to, co nam się przydarza, trzeba umieć ustalić, co właściwie nam się przydarza. Istotą filozofii, zdaniem stoików, jest dobre działanie. Mhm. A działanie jest, zawsze się odbywa w jakimś kontekście. No i najpierw musi być dobre rozpoznanie, żeby dokładnie dobrze działać. I oni próbują analizować problem prawdy w tym konkretnym kontekście. Mhm. W kontekście tego, czy adekwatnie rozpoznajemy, co nam się przydarza. I ślady tego typu myślenia znajdujemy u wielu antycznych filozofów stoickich, na przykład u Marka Aureliusza, kiedy on mówi, że większość problemów, jakie my mamy, jest konsekwencją tego, że my nie reagujemy na to, co nam się przydarza, tylko na to, jak oceniamy to, co nam się przydarza. W związku z tym pierwszym ruchem każdego praktykującego filozofa powinno być rozwinięcie umiejętności oddzielania ocen od faktów. Gdybym miał tak bardzo krótko na koniec, puentując tą moją długą wypowiedź, powiedzieć, jaki był stosunek filozofów stoickich do prawdy, odnosząc to do kontekstu współczesnych dyskusji, chyba bym powiedział, że im najbliżej byłoby do tego, co się dzisiaj określa mianem weryfikacjonistycznej teorii prawdy, która zakłada, że tak jak tutaj pani Maria wcześniej mówiła, mamy te sądy. Każde postrzeżenie przyjmuje w naszym umyśle postać pewnego stwierdzenia. Tak? Ja widzę, że siedzimy i rozmawiamy. To jest moje postrzeżenie, no to stwierdzam, że prowadzimy rozmowę o prawdzie. To jest stwierdzenie, które jest mentalnym obrazem tego, co zaobserwowałem w świecie. I kluczowe jest, czy ja potrafię zweryfikować prawdziwość tego rodzaju twierdzeń i jakie mam narzędzia do ich weryfikacji. Praca nad myśleniem o prawdzie ma ścisły związek w antycznym stoicyzmie ze strategiami weryfikowania moich stwierdzeń na temat rzeczywistości i wyboru tych stwierdzeń, które są ważne w procesie mojej pracy nad tym, co w skrócie można nazwać dobrostanem. Mhm. Dziękuję. To też mi się trochę skojarzyło z takimi współczesnymi koncepcjami prawdy jak u Jamesa, czyli z pragmatyzmem troszeczkę, prawda? Bo jednak to jest wtedy taki wybór tego, co jest użyteczne, czy jakoś właśnie funkcjonuje, co jest dobrem dla nas, można powiedzieć, o ile właśnie odpowiednio to rozpoznamy. Ale tutaj pojawił się ten wątek bardzo taki istotny, czyli kryterium też prawdy, można powiedzieć, rozpoznawania prawdy. Czy filozofowie mają problem z kryteriami prawdy, czy już dzisiaj możemy powiedzieć, że jakieś są bardziej, nie wiem, uprawnione i korzystniejsze, nie wiem, dla nas? Z całą pewnością nadal mamy z tym pewien problem. Może jeszcze dopowiedziałabym do tego Jamesa, do tego pragmatycznego rozumienia prawdy, że nie chodzi tylko o to, że uznajemy za prawdziwe coś, co w danym momencie jest dla nas użyteczne. Nie chodzi tylko o taką użyteczność instrumentalną, tak jak tutaj wcześniej pan Tomasz mówił o tym, że u niczego, tak, są właśnie takie analizy, że być może bardziej opłaca nam się kłamać. Tak? Więc nie chodzi o użyteczność jako opłacalność, tylko chodzi o użyteczność i skuteczność w kontekście na przykład naukowym. Wiemy, że postrzeganie na przykład nauki, pewne teorie fizyczne na przykład zmieniały się przez wiele lat i w danym okresie były uznawane w jakimś stopniu za skuteczne, tak? I w związku z tym uznawane były za prawdziwe. Ale To się dotyczy wszystkich nauk empirycznych, prawda? Tak. Że weryfikowane są za każdym razem, powiedzmy, czy w czasie dziejów kolejne koncepcje, czy
czy teorie, które były przyjęte za prawdziwe i są w jakimś czasie obalane, bo nowe dowody, powiedzmy, czy nowe jakieś doświadczenia obrazują jednak ich no, nieprawdziwość. Tak, więc i tutaj takim... Tutaj pojawia się trochę, ujawnia się relacja między pojęciem prawdy a wiedzą. Był pewien filozof Popper, który wskazywał, że jeżeli formułujemy jakieś twierdzenie naukowe, to żebyśmy uznali je za naukowe, musimy wskazać właśnie warunki jego, możliwość jego weryfikacji. I takim idealnym właśnie przykładem był Einstein, który wskazał pewne warunki, tak, że jego teoria, żeby okazała się fałszywa, to musi być, musiałoby się wydarzyć coś, na przykład pewien eksperyment zostałby przeprowadzony, na którego przeprowadzenie w tej chwili być może nie mamy nawet technicznych możliwości, ale przynajmniej teoretycznie. I wskazywał, że nie możemy traktować jako naukowe teorii, które nie wskazują takich warunków. Więc te warunki właśnie są też związane właśnie z tym zagadnieniem prawdy, tak? W momencie, kiedy teoria zostanie obalona, to możemy stwierdzić, że jest nieprawdziwa. Ale fakt, że nie została obalona, nadal nie oznacza jej prawdziwości. Tak? Ale póki jest dla nas użyteczna, póki możemy ją skutecznie stosować, to uznajemy ją za prawdziwą. Więc do pewnego stopnia pojęcie prawdy przez pewnych filozofów może być uznawane jako pewien rodzaj konwencji, zarówno na poziomie właśnie tym naukowym, ale na przykład między po prostu w naszym codziennym życiu, tak? Jest dla nas właśnie zrozumiałe, że powiemy, że prawdą jest to, że tutaj siedzimy, zgodzimy się z tym, albo jeżeli trzeba coś zrobić, na przykład nie wiem, przenieść stół, tak? To musimy się zgodzić co do tego, że ten stół tutaj jest, że jedna osoba będzie miała problem z tym, żeby go przenieść, więc więcej osób potrzeba, tak? Musimy się co do pewnych rzeczy zgadzać, więc jest to uznanie prawdy za pewien rodzaj konwencji. Ale oczywiście to niesie ze sobą pewne konsekwencje, które zresztą w dzisiejszym świecie są bardzo widoczne, tak? Jeżeli prawda jest pewnego rodzaju konwencją, to w zależności od tego, w jakiej jesteśmy grupie, albo jakiego typu mamy interesy i co chcemy osiągnąć, to inne rzeczy są dla nas w związku z tym użyteczne. I jeżeli nie uznajemy istnienia prawdy jako właśnie takiej absolutnej, bądź uznajemy, że nawet jeżeli taka jest, ale my nie mamy do niej dostępu, no to oczywiście pojawiają się właśnie te problemy, tak, kiedy zwracamy uwagę na to, że mówimy na przykład, że jest wiele prawd, tak? A jeżeli jest wiele, to czy to znaczy, że ja mogę sobie wybrać swoją prawdę, a jeżeli wybieram to na jakiejś zasadzie, więc no niestety filozofowie nadal jakby nie odpowiedzieli sobie. Oczywiście każdy ma pewnie swoje jakieś przekonania dotyczące prawdy, ale w taki formalny sposób nie zostało to określone, bo nawet jeżeli chcielibyśmy powiedzieć, że prawda dotyczy tylko zdań, no to wtedy mamy poczucie takie, być może niektórzy filozofowie są tym usatysfakcjonowani, ale my jako codzienni, przeciętni obywatele
nie filozofowie. No po prostu ludzie, którzy żyją w takim codziennym czujemy się nieusatysfakcjonowani. Również... Mamy poczucie, że coś jest prawdą, że to nie jest kwestia tylko reguł. Takiej czystej teorii, która się zgadza sama ze sobą, jest niesprzeczna, prawda? Ja zaraz oddam jeszcze głos panu doktorowi Tomaszowi Mazurowi, ale pomyślałam sobie, jak pani mówiła o tutaj tym zagadnieniu konwencji, to jeszcze pomyślałam o takiej koncepcji Edmunda Husserla, dwudziestowiecznego filozofa, twórcy fenomenologii, gdzie on właśnie mówił, że prawda, bo tak powiem już teraz bardzo ogólnie, o prawdzie możemy mówić wtedy, kiedy coś nam się narzuca jakby z taką pełną oczywistością, z taką absolutną pewnością. No i wydaje się to znowu tak intuicyjne jak u Arystotelesa, to odpowiedniość, prawda, tego, co my myślimy i tego, jak jest. Natomiast znowu tutaj możemy się spotkać z tym, że dla każdego niemalże co innego może być oczywiste, o ile no, będziemy gdzieś podchodzili do poszukiwania tej prawdy czy rozumienia rzeczy z całym tym bagażem właśnie naszych doświadczeń, kiedy nie odrzucimy, nie weźmiemy tego w nawias, prawda, tylko spojrzymy poprzez te doświadczenia, więc no, w takim rzeczywiście naszym doświadczeniu dnia codziennego, kiedy mamy bardzo dużo różnych czynników ludzkich, naturalnych, trudno może taką czystą oczywistość, czy właśnie jedną konwencję. Ja bym jeszcze nie mogę się powstrzymać, ponieważ Husserl jest jednym z moich ulubionych filozofów, że on stosuje tutaj taki zabieg, który nazywa redukcją fenomenologiczną. Tak, nie chodzi o to, co nam się jawi jako oczywiste w takim codziennym funkcjonowaniu, tylko musimy wziąć, on to nazywa wzięciem w nawias, właśnie tego naszego doświadczenia, całej naszej wiedzy, tego, co wiemy o świecie i dopiero właśnie, kiedy się w cudzysłowie wyczyścimy z tego naszego doświadczenia i naszej wiedzy, dopiero to, co nam się jawi właśnie jako oczywiste wtedy, on to nazywa źródłowym doświadczeniem, wtedy dopiero mówimy o takiej oczywistości, tak? Kiedy wyczyścimy się z tego bagażu naszego doświadczenia. No właśnie, to Husserl też należy do jednych z moich ulubionych filozofów, dlatego nie omieszkałam go wspomnieć, ale dobrze, że pani to sprecyzowała, bo to rzeczywiście jest tutaj bardzo istotne. Tylko pytanie, czy jest to możliwe, właśnie czy my to potrafimy zastosować tą epochę, prawda, tą redukcję idetyczną i w naszym życiu codziennym. To jakie są może metody w takim razie praktyczne, żeby no jednak jakoś do tej prawdy docierać? Pytam się stoika praktykującego, bo... Grube pytanie. Metod jest bardzo wiele. Żebyśmy nie byli tylko w czystej teorii właśnie, ale przeszli do jakiejś praktyki, takiej, która jest przydatna. Zacznę od nawiązania do tego, co tu już padło. Przypomnę pewną anegdotę, którą przytoczył William James, przytaczany tutaj przez was, w jednym ze swoich esei. Anegdotę z wiewiórką. Jeżeli stoję naprzeciwko drzewa i wiem, że po drugiej stronie drzewa jest wiewiórka i chcę ją zobaczyć. A skąd to wiem? Załóżmy, że jest jeszcze druga osoba i mi mówi. Ale dobre pytanie. Załóżmy, że to jest punkt wyjścia, znana mi rzecz, ja o tym wiem. I ja chcę ją zobaczyć i ja idę naokoło drzewa, ale jednocześnie wiewiórka, nie chcąc być zobaczoną, też okrąża to drzewo. I ja okrążam to drzewo o 360 stopni, wiewiórka robi to samo. No i pojawia się pytanie, czy ja okrążyłem wiewiórkę, czy nie? Czy prawdziwe jest zdanie, okrążyłem wiewiórkę, czy prawdziwe jest zdanie, nie okrążyłem wiewiórki? I tutaj w tym przykładzie Jamesa pięknym streszcza się cały szereg problemów, które tutaj już były omawianych przez nas. Po pierwsze, jednym z narzędzi jest ustalenie pewnej konwencji językowej. W zależności od tego, jak sobie zdefiniujemy, co to znaczy okrążać, to inaczej odpowiemy na te pytania. I trzeba przyjąć pewne konwencje, żeby się po prostu w świecie
umieć z innymi porozumieć. Tak jak tutaj pani Maria mówiła o tym stole, to musimy przyjąć pewne konwencje, co to jest stół, co to znaczy przenoszenie i dlaczego w ogóle warto jest przenosić stół, tak? Czyli warto najpierw sobie zdefiniować pewne zdefiniować rzeczy, kategorie, za pomocą których się porozumiewamy i dogadać co do znaczenia terminów, których używamy, ale też warto wprowadzić cały szereg rozróżnień. Tutaj mówiłyście o tym, że ja też o tym mówiłem, że istnieje weryfikacjonistyczna teoria prawdy, która mówi o tym, że można weryfikować nasze stwierdzenia. Ale ona ma pewien fundamentalny problem, fundamentalne ograniczenie. Za pomocą tej teorii, w większości zaawansowanych filozoficznie, analitycznych teorii prawdy, można uzyskać pewność, tą kartezjańską, husserlowską niepowątpiewalność co do czegoś, tylko odnośnie bardzo wąskiego zbioru stwierdzeń. I my nie wiemy, jaki procent tak naprawdę jesteśmy w stanie w ten sposób uchwycić w sposób pewny. Czy to jest 2% naszego doświadczenia, 3%, a może właśnie pozostaje 97% doświadczenia, których się nie da w ten sposób ująć. Jest taki polski filozof Henryk Elzenberg, który komentując Russella mówi, że on ma ten problem, że im bardziej jakieś stwierdzenie jest ścisłe, pewne i logiczne, tym mniej uchwytuje rzeczywistości, jego zdaniem. Rzeczywistość jakoś nam w tych wysiłkach poznawczych wymyka się. Im coś jest ściślej ujęte, tym mniej tam jest tego, co jest ujęte. I cała zostaje olbrzymia sfera rzeczy nieujętych, które są niezbędne, żeby żyć. Takim kluczowym rozróżnieniem dla mnie i dla filozofów współczesnych jest odróżnienie sfery faktów i sfery wartości. I o tym pani Maria mówiła nie wprost, mówiąc o tym, że my musimy wyjść od pewnych założeń, które się nie da zweryfikować, a które dotyczą naszych wyborów. Bo czym innym są fakty, tym co jest, a czym innym jest, dlaczego my w ogóle chcemy okrążyć tą wiewiórkę. Tak? To coś nas motywuje do tego, żeby w życiu podjąć pewne działania, żeby co do czegoś chcieć się w ogóle upewnić. Dlaczego ten Husser tak bardzo chce tą prawdę poznać? To jest decyzja o charakterze wyboru wartości, a to nie jest decyzja o charakterze epistemologicznym. On nie może odpowiedzieć, bo tak. Z jakiegoś powodu chce tę prawdę poznać. To jest dla niego jakaś wartość. I w naszym życiu jest bardzo wiele wartości i bardzo ważnym punktem wyjścia w dociekaniu natury prawdy i w ogóle w dyskutowaniu o prawdzie jest oddzielenie faktów od wartości, ustalenie i próba rozmowy o tym, jakie wartości wybieramy i dlaczego właściwie. I czy przypadkiem może, z tym stołem może się okazać, że ktoś nie chce przenosić stołu nie dlatego, że się nie zgadza, że on tam jest, tylko że on woli przynieść krzesło, bo uważa, że należy na daną sytuację zupełnie innej perspektywy spojrzeć i moim zdaniem większość dyskusji, jakie dzisiaj mamy i problemów także w Polsce, mówi się o tej polaryzacji społeczeństwa polskiego na przykład, to jest konsekwencja nie tego, że ktoś kłamie, albo bardzo często się tak to w debacie publicznej próbuje przedstawić, to jest konsekwencja tego, że różnimy się co do tego, co jest ważne. I o tym nie umiemy rozmawiać. Nie o prawdzie, tylko o tym, co jest ważne. I to trzeba umieć też odróżnić. A puentując, jeżeli chodzi o stoików, w tym ich procesie kierowania się poprawnym uchwyceniem tego, co mi się przydarza, oni po dyskusji ze sceptykami, bo jest bardzo długa historia debaty między stoikami starożytnymi a sceptykami, którzy napiętnowali wszystkich innych filozofów jako dogmatyków, bo przyjmowali istnienie prawdy, a sceptycy uważali, że nie da się prawdy poznać. Stoicy uważali, że wystarczy dobrze uzasadnione prawdopodobieństwo w większości życiowych decyzji. I dyskusja powinna dotyczyć nie tego, czego ja mogę być pewien, tylko jaki stopień prawdopodobieństwa czegoś wystarczy, żeby podjąć decyzję. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja myślę, że to jest bardzo dobra puenta tej naszej rozmowy, zarazem zalecenie, rekomendacje, jak właśnie postępować. Bo bardzo często ścieramy się na rację, starając się bronić jedynej słusznej swojej czy naszej prawdy. A może warto właśnie spojrzeć, tak jak tutaj pan dr Tomasz Mazur wspomniał, na to, co właśnie nami kieruje, jakie nami kierują wartości, co jest ważne i raczej starać się dialogować, szukać prawdopodobieństwa, jakiejś drogi do prawdy, może wspólnej przez to drogi do prawdy, a nie antagonizować te nasze jednostkowe różne prawdy, chciałam powiedzieć, ale
Właściwie to są po prostu pewne nasze światopoglądy czy takie postrzegania świata, które uznajemy za prawdę. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za rozmowę i zapraszamy wszystkich naszych widzów również na zwiedzanie wystawy w Domu Kultury Kadr. Dziękujemy. Dziękujemy. Ja również dziękuję i pozdrawiam. Pozdrawiamy.